Po 19 latach GKS Katowice w Ekstraklasie. Awans wywołał prawdziwą euforię kibiców klubu z Bukowej. W poniedziałkowy wieczór fetowali na placu przed Spodkiem, a dziś spotkali się z prezydentem Katowic, Karolina Komada. Po sporej dawce emocji i przemęczeniu piłkarze GKS-u powoli dochodzą do siebie, choć wspomnienia z niedzielnego zwycięstwa nad Arką Gdynia wciąż są żywe. Aż mi się głos łamie, jak sobie przypomnę ten moment i moment, kiedy wszyscy, każdy po swojemu, wielka radość i to był ten najwspanialszy moment, kiedy sędzia gwizdnął po raz ostatni w Gdyni i te trzy punkty, które dopisaliśmy do tabeli, pozwoliły nam być dzisiaj w Ekstraklasie. A te trzy punkty były możliwe dzięki bramce zdobytej w 26 minucie meczu. Cały sezon pokazał, na co stać tą drużynę. Myślę, że tutaj wiele pracy takiej wewnętrznej tak naprawdę w naszym zespole, postawienie sobie jasnych i klarownych celów, wypisanie sławetnej płachty, która jest może błahostką tak naprawdę dla wielu, ale dla nas to było coś świętego. Myślę, że ona zostanie też obrabiona taką ramkę, bo to jest coś naszego, coś nasze z szatni. Myślę, że każdy, kto wychodził na, czy to w pierwszej jedenastce, czy jako zawodnik w koszulce reprezentacji Katowice, GKS-e, wychodził poprzez tą płachtę. Teraz GKS powalczy z najlepszymi. Zarówno drużyna, jak i miasto są na to gotowi. Wiadomo, że każda liga daje do siebie, że musimy podnosić standardy, musimy o nie pracować. Tandeta jest najtańsza i tandeta jest najgorsza. Wobec tego, przepraszam, tandeta jest najdroższa, bo tak trzeba powiedzieć. Nie możemy być tandetni w tym wszystkim, co chcemy zrobić. Ekstraklasa daje swoje wymagania, Katowice są na to gotowe. Mam nadzieję, że będziemy przygotowani tak jak trzeba. Tak jak powiedziałem, ja jestem gotowy. Jednak by być w pełni gotowym przydadzą się sponsorzy, bo jak na razie klub utrzymywany jest z budżetu miasta. Na razie do kieszeni zawodników wpadnie premia obiecana przez prezydenta. Klub otrzyma 2 miliony złotych. To jest w pełni zasłużona premia i ta premia będzie wypłacana. Chcemy uhonorować też ten trud, który został dokonany. Miejmy świadomość tego, że GKS Katowice jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek naszego miasta i o tym świadczą badania i to nie takie, że ktoś tam, prawda, zrobił z kibiców, żeby podkreślać rolę GKS-u. Nie, myśmy to robili jako miasto, robiliśmy to rzetelnie, było to przeprowadzone przez zewnętrzny podmiot i to jasno i wyraźnie wynika, że najbardziej rozpoznaną marką Katowic jest GKS Katowice. Początek sezonu, a zarazem rundę jesienną piłkarze rozegrają na Bukowej. Nowy stadion GKS-u ma być gotowy wiosną 2025 roku.